Krzysztof, w Brzesku nie udało się zdobyć kompletu punktów, a zatem trzeba ich poszukać w Legnicy w meczu przeciwko silnej Arce. No tak, w każdym meczu musimy się starać teraz o punkty. No, nie chcę mówić cały czas o górnolotnych celach, wiadomo, że one są, ale myślę, że skoncentrujmy się na kolejnym meczu i jak będą 3 punkty, będziemy myśleć, co będzie dalej. W meczu z GKS-em Tychy w Legnicy pokazaliście, że potraficie się rewanżować z Nawiązką. Podobnie będzie i z Arką Gdynia? No by tak było. No, przegraliśmy mecz w Gdyni, aczkolwiek nie byliśmy zespołem słabszym i myślę, że u siebie ostatnio mamy dobrą pasę, na wyjazdach ciut gorszą, ale myślę, że u siebie potwierdzimy, że to nie był przypadek. Ile? 2 czy 3 ostatnie wygrane mecze, tak? Z Tychami, z Termaliką. Polonia Bytom, czyli 3 mecze. Mam nadzieję na podtrzymanie tej pasy i jeszcze o myśleniu o jakichś wyższych celach. Nie od dzisiaj wiadomo, że jesteście zespołem, który zdecydowanie lepiej sobie radzi z bardzo silnymi rywalami, aniżeli z outsiderami. No to prawda, no w tej lidze gra się łatwiej z tymi lepszymi zespołami, nie są, ta obrona nie jest tak skumulowana, nie jest, grają bardziej otwartą piłkę i przez to jest nam łatwiej konstruować coś do przodu, ale na pewno też warto jest paru zawodników, na których musimy zwrócić uwagę i też jakąś tam siłą ofensywną dysponują. U nas nie gra 2 stoperów, także na pewno będzie to troszkę eksperymentalny skład, ale myślę, że sobie poradzimy. Arka już rozpisana? No tak, już powoli tak, już gdzieś tam była pierwsza taka odprawa, ale jeszcze wiem, że przed samym meczem jeszcze będzie jeszcze więcej konkretów. A jak twoje zdrowie i zdrowie kolegów z zespołu? Powiem tak, że miałem drobny kłopot po Kocimskim Brzesko, ale myślę, że to jest tylko taki uraz stłuczeniowy i będę na jutro gotowy. Trenowałem lżej, ale myślę, że na jutro będę gotowy.